widać, że ktoś tutaj węszył noskiem w nocy. Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. Tym razem w piżamce. Kolejny outfit of the day. Masakra. Jest po 12:05 minut, a ja tak nadal w piżamie. Ale to dlatego, że wzięłam prysznic i niedawno ostygłam. Przebrałam się w piżamę, ale wkrótce znowu się przebiorę już w outfit taki właściwy, bo wybieramy się z papuchem do mojej mamy. I plan pierwotny był taki, żeby iść do knajpy tylko na kawę, a później mamy wypić herbatkę albo cokolwiek innego. Ale jednak chyba tak się nie stanie, bo moja mama zasiała w moich myślach myśl, zasiała w mojej głowie myśl o zjedzeniu obiadu tam, a zanim papuch wróci z piłki nożnej, to trochę czasu minie, bo on wraca tak około 13:30, więc musi wziąć prysznic, przebrać się, ogolić i będziemy musieli właściwie wyruszać i no nie będzie w stanie nic ugotować, a w sumie ja bym mogła dla dwóch osób, ale on na pewno nie będzie chciał jeść tego, co ja, więc jednym słowem niech każdy sobie zamówi to, co chce i to będzie definitywny koniec zamawiania żarcia w tym miesiącu. Tym bardziej, że w piątek byliśmy na kebabach. To znaczy, kebaby nie są drogie, bo 6-7 euro w zależności od wielkości kebaba, ale jednak, wiecie, chodzi mi o pieniądze głównie w tym momencie, bardziej niż o moje pychy, które rosną. Zatem tak, to jest ostatnie wyjście w tym miesiącu, kolejne będzie na pewno w lutym, choćby przy okazji hamburga i trzeba będzie coś kupić, a nie głodować. Nie będę brać prowiantu ze sobą, bo nie mam ochoty. BCW, paszport w Hamburgu, kosztuje 110 euro. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Grunt, żeby był już wyrobiony, bo nie mam paszportu polskiego, a pasuje mieć, w związku z tym trzeba jechać. Plus chciałam wspomnieć o tych moich placuszkach twarogowych, o tym przepisie, który mieliście przyjemność, mam nadzieję, zobaczyć na samym początku w wersji niemej. To wydaje mi się, bazując na moim doświadczeniu, że bardzo dużo zależy od tego, czy patelnia jest rozgrzana i czy ogień jest mały. To znaczy u mnie jest skala 10-skalowa, 10-poziomowa i ja zawsze je smażę tak maksimum na 6 i czekam, aż ta patelnia się rozgrzeje. I czasem fakt faktem spartoczę te moje placuszki, się trochę porozpadają, ale je tam jakoś ugniotę i one się znowu tam jakoś trzymają i wiecie, nie zależy mi jakoś na efektach wizualnych na ogół, ale jednak w większości przypadków wychodzą one ładne, gdy właśnie postępuję według zasady takiej, żeby rozgrzać patelnię na niewielkim ogniu, a później dać tym placuszkom trochę czasu na to, żeby się usmażyły. Z jednej strony przekręcam je na drugą i są perfekt. I tak to u mnie właśnie wygląda. Jeszcze chciałam Wam wspomnieć co nieco na temat mojej pracy, bo jak wiecie, czynność, którą wykonuję, jest najlepszą jak dotąd, ale nie oznacza to, że mnie to satysfakcjonuje obecnie, co robię, a właściwie w jakim kierunku zmierza miejsce pracy, w którym jestem. I często bywa tak, że gdzieś pójdziecie i na początku już macie złe przeczucia i nie jest fajnie. Ja tak wielokrotnie miałam, gdy gdzieś poszłam i już na początku czułam, że to będzie jednym słowem jedno wielkie więzienie i później z biegiem czasu, czyli dnia czy tam tygodni, dowiadywałam się, że rzeczywiście przekonywałam się, utwierdzałam się w przekonaniach, że rzeczywiście tak jest i nie myliłam się. I niektóre miejsca są lepsze, inne są gorsze, w niektórych idzie dłużej wytrzymać, w innych mniej, ale nie chodzi o to, żeby się zmuszać do tego, żeby wytrzymywać. Nie wiem, jak to będzie dalej, ale po przeczytaniu wiadomości, że ekonomiści przewidują, że osoby po 1980 roku będą musiały pracować do 70 w Niemczech, zmiażyło mnie to. Bo nie widzę siebie jako 70-latki pracującej w podobnym miejscu, w podobnych warunkach. Nie, to nie wchodzi w grę. Zamierzam wziąć sprawy w swoje ręce tak gruntownie. Do tej pory brałam je w ręce, ale nic z tego nie wychodziło, ale teraz chcę ziścić swoje plany i zmienić to, co jest obecnie. Mam nadzieję, że wszystko popłynie pomyślnie i będzie dobrze, ale jeszcze nie wiem, w związku z tym nie będę na razie dużo mówiła. Wszystko będzie się odbywało backstage, a gdy już będzie coś pewnego, to dam Wam znać. Dziwnie to brzmi, ale spodziewajmy się zmian w tym roku, do takich dużych zmian. Dałam sobie pewien okres czasu, 2 lata, na to, żeby zobaczyć, jak się rozwinie sytuacja.
I na początku przez bardzo długi okres czasu rozwijała się bardzo dobrze w pożądanym kierunku i nie przeszkadzało mi nic, a obecnie od kilku miesięcy widzę tendencję spadkową. A gdy coś takiego zauważam, to wiem, że na pewno lepiej nie będzie, będzie tylko gorzej. A to oznacza z kolei poszukiwania, próba znalezienia czegoś, co będzie jednak lepsze. Bo raz się żyje i nie chce zapuścić się korzeni, jeżeli będzie tak, jak jest obecnie. Co do pogody, to pogoda była paskudna ostatnio, potworna, beznadziejna. Praktycznie cały czas padało i było pochmurnie i człowiek nie miał na nic ochoty ani siły. Byłam tak zmęczona, że po 20 chodziłam spać. Bo nie wyrabiałam zwyczajnie. Ale w tym tygodniu ma być trochę lepiej, ma być więcej troszeczkę słońca, a mniej deszczu i ma być chłodniej. Więc liczę na to, że jednak będę bardziej produktywna niż w ubiegłym tygodniu. I jeszcze co miałam Wam wspomnieć i praktycznie o tym zapomniałam, moje paznokcie. Obecnie wyglądają one w ten sposób. I co muszę też podkreślić, zrobiłam je sama. W czwartek spędziłam nad nimi 3 godziny. Ale uważam, że się w miarę opłacało, mimo że ich płytka nie jest jakoś szczególnie równa i ten lakier się tak dziwnie rozprowadził momentami przeze mnie, rzecz jasna, podkreślam. I trochę skórki zalałam i ten paznokieć trochę też taki nie wyszedł, bo pomyliłam aceton z cleanerem. Nie, cleaner pomyliłam z acetonem i tak wyszło jak wyszło. Ale postanowiłam, że nie będę już chodzić na paznokcie, bo obliczyłam sobie, ile będzie mnie to kosztowało w tym roku i to wyszło tak, że podzieliłam ilość kalendarzowych tygodni przez 3, bo co 3 tygodnie chodzę do salonu i pomnożyłam to razy 60, bo tyle mniej więcej płacę euro za jedną wizytę i wyszła mnie kwota jakoś 1237 euro, co jest dla mnie nie do przełknięcia i uznałam, że nie będziemy się tak bawić i że lepiej będzie dla mnie poświęcić raz na 3 tygodnie te 3 czy 4 nawet godziny na zrobienie tych nowych paznokci w domu i zaoszczędzenie tych pieniędzy niż chodzenie co 3 tygodnie. I za 180 euro z groszami kupiłam sobie zestaw do robienia paznokci z Neonej. O, też widać ślady zombini. Oczywiście zalinkuję Wam wszystko w opisie, bo nie pamiętam tych nazw, które tutaj były, więc tylko Wam tak z grubsza pokażę lampę, która była w zestawie. I do tego były takie waciki i jeszcze jakieś pilniczki i również lakiery do paznokci w bardzo ładnych odcieniach. Specjalnie ten zestaw wybrałam, bo podobały mi się barwy. Plus hardtop i base i cleaner i aceton. Do tego jeszcze taki pyłek, który można również stosować. I osobno zamówiłam sobie także z tej samej firmy frezarkę. Oj, sierściątko. Bo jednak ułatwia ona bardzo pracę, jeśli chodzi o usuwanie tego, co jest na powierzchni, na nawierzchni tego paznokcia. Oraz akrylorze. I jakoś idzie, muszę przyznać. Jestem może nie w 100% zadowolona z tego efektu, który osiągnęłam. Ale jednak nie jest on jakiś totalnie brzydki, ani nic. Mogę śmiało wyjść na ulicę i sobie tymi paznokciami operować bez jakiegoś większego zażenowania. Taką mam nadzieję. Jeżeli ktoś, fachowiec z Was mnie ogląda i je widzi i sobie myśli, o Jezus, ale katastrofa, wybaczcie. Zobaczymy, jak dalej będzie moja przygoda z paznokciami wyglądała, ale serio, ta myśl o tych pieniądzach sprawiła, że musiałam to zamówić. Tym bardziej, że zwróci mi się ich koszt już praktycznie po 3 miesiącach tego całego zestawu, więc jeden miesiąc już mam zaliczony, bo miałam mieć wizytę wczoraj, którą usunęłam. Jestem już gotowa do wyjścia, mam na sobie sweterek świąteczny, powiedzmy, który dostałam na święta od papucha i użyję teraz Karoliny Herrery, jeden z moich ulubionych zapachów. Ups. Piękny jest. Good girl. Papuch na szczęście wrócił cały i zdrowy z piłki nożnej tym razem. Mam nadzieję, że już tak zostanie i nie będzie więcej dziwnych zderzeń, uderzeń, wypadków, przypadków. Bo zdrowie jest najważniejsze. Ale też fajnie, że się trochę poruszał. Jest na pewno gotowy na dzisiejszy obiad. I mam nadzieję, że jest trochę głodny. Jesteś głodny? Halo? Może być. Thank you.
Ty to znalazłeś sobie miejscówkę dzisiaj. Idealną. Prima sort. Prima sort. Na brzydkich starych klapkach papucha. Piękny. Mamy dzisiaj poniedziałek i jestem już 1,5 godziny w domu. Zjadłam obiad, zrobiłam sobie spaghetti. I zmyłam już makijaż, mam bardzo czerwoną twarz zapewne, ale to ze zmęczenia, bo właśnie dopada mnie ten moment śpiączki. I co za tym idzie, będę musiała sobie chyba zaraz robić kawę, bo nie wytrzymam tego napięcia. Ale moim zadaniem na dzisiejszy dzień jest zgłosić się do pośredniaka, bo 3 miesiące mniej więcej przed końcem zatrudnienia taką czynność należy wykonać, bo jak wiecie, mam kontrakt roczny, a człowiek przezorny zawsze zabezpieczony, więc zrobimy to. Papuch jest obecnie w drodze na kurs, bo on idzie zawsze na piechotę, bo ma blisko stosunkowo 30 minut max, bardzo powolnym tempem do centrum, do tego miejsca, w którym ma kurs. I spędzę całe popołudnie sama, z wami i z Bubkiem. Ale czy mi to przeszkadza? Nie. No dobra, może tak troszeczkę mi to przeszkadza. Jeśli chodzi o update'y, to mogę wam tylko jeszcze zdradzić, bo nie mam żadnych ciekawych informacji na dzisiaj, że moja siostra ma znowu delegację z pracy do Hamburga i niewykluczone, że do nas przyjedzie wkrótce na weekend. Jeszcze nie mam potwierdzonych informacji, bo ona jeszcze też ich nie zna, ale ma mnie w tym tygodniu poinformować, więc jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy i czy rzeczywiście do nas wpadnie, czy też nie. A Bubek teraz, proszę ja was, spójrzcie. Co taki zawstydzony jesteś? Nagle taki nieśmiały? Ostatnio, czyli wczoraj czy przedwczoraj, przyłapałam go, a właściwie papuch znalazł wymiociny na podłodze, to znaczy po prostu 2 małe kłębki sierści zbite w takiej podłużnej formie. Długo już nie wymiotował sierścią i uważam, że to jest całkiem normalne. Raz na jakiś czas to jest przecież kot i wylizuje sobie tę sierść, więc nie ma w tym nic złego, nie było tam nic innego poza tą sierścią, także wszystko gra. Wkrótce też pójdziemy z Bubkiem pewnie do weterynarza. Jezus, jaki niegrzeczny, patrzcie co zrobił. Jak ty żeś sobie przygniótł ten ogonek swój? Kto pójdzie do weterynarza wkrótce? Dziudziek. Jak ty siedzisz? Co to ma tutaj być? O, agresywnie. Agresor. Forfiter. Odpukać nastrój mu dopisuje, apetyt również. Nie ma co narzekać. Dziudziek jest zawsze, jaki jest. I oby był zdrowy jak najdłużej. Stan jego zębów nieustannie obserwuje tych pozostałych zębów. I też jest ok. Właśnie udało mi się nas zarejestrować w pośredniaku i oficjalnie można nas już nazwać osobami poszukującymi pracy. Lepiej jest dmuchać na chłodne i mieć to z głowy, zrobić coś, co trzeba w odpowiednim terminie, niż później płakać, zagryzać zęby, skowyczyć w niebiosa do księżyca, że nie zrobiło się czegoś, co powinno było się zrobić i później ponosić tego konsekwencje. Ja tak uważam. I jak widzicie, moje dni w tygodniu nie są zbyt ekscytujące, ciekawe ani z tych rzeczy. Dlatego na ogół w tygodniu też nie nagrywam. Co innego, gdy mam urlop, to wtedy sobie jakoś inaczej czas organizuję, ale gdy jestem po pracy, to jednak wolę się zająć przyziemnymi rzeczami, takimi jak właśnie załatwianie czegoś, albo robienie czegoś, albo słuchanie angielskiego, niemieckiego, lub nauka, albo czytanie książek, cokolwiek innego, niż nagrywanie. I lubię też trochę oddechu złapać w tych dniach. Myślę też, że w tym momencie zakończę już te swoje wypociny. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że troszeczkę bardziej ekscytującym. Buźka.